Tu będzie ekran i będzie kamera na górze. Symulator na żywo, no. Witamy w nowym odcinku Motokotów na kanale Motokoty. Widzę serdecznie, ja Motokot hashtag 2 i hashtag 1. Nie no dobra, co, lecimy z tematem. Słuchaj, czekaj. Dzisiaj robimy technologię, która na tym kanale jeszcze nie zagościła. Po tym odcinku, człowieku, wiesz co będzie? NASA dzwoni do nas, halo Motokoty, czy to wy? Człowieku, chcemy do technologii. Elon Musk, chłopie, tutaj na polu wyląduje tym swoim SpaceX-em czy tam Y-iem i będzie człowieku podbił do nas. Space Y, kurna. No to jest. A czemu? A temu, o. Mamy tutaj trochę rzeczy. Do użycia dzisiaj. Skoro mamy trochę tych rzeczy, no to może rozpakujmy i powiedzmy, o co chodzi. Rozpakujmy to. Widać panią, że jest stabilny. To jest jakość, a nie jakość. Śmiechy i tak dalej. Ale jakby ktoś nie zauważył, to partnerem odcinka jest Amesiny. Dostaliśmy właśnie taki monitorek, komputerek na potrzeby filmu. O sprzęcie, w postaci słuchawek, klawiatury, myszki. No i oczywiście, żeby było na czym się posadzić, jest także fotel. O kurde, chłopie. Nie, dobry jest. Nie, no na tym to się siedzi, nie? Fajnie jest, że on tutaj trzyma, także w zakrętach nie będzie cię wynosić. A chcesz się kimnąć? Ty nawet do łóżka nie idziesz. Tylko hyc. Dobranoc. Nie po to się tutaj spotkaliśmy, żeby siedzieć sobie na fotelu. Musimy to zaaplikować do naszego samochodu. Dokładnie. Jakiego? Szarama. Dokładnie. Po co? Żeby jeździć nim. Tak. Bez widoczności. Dokładnie. Dzisiaj sprawdzimy, jak to jest prowadzić samochód za pomocą ekranu. Chodź, po prostu to zamontujemy i zobaczymy, jak się jeździ. Chłopie, to nie poduszki. I co on ma robić? Plecakować. Przecież to jest fotel, że można spać. To patrz, co robisz. To gogle wiara. Spośród listy aut, być pokaźnej, bierzemy nasz czołg, były czołg. Shiro! Audi już jeździ. Działa. O tym, że Audi działa, mówiliśmy na naszym Instagramie Motokoty. Wcześniej już, także fajnie jest po prostu śledzić tego Instagrama, bo tam są takie właśnie ciekawostki na bieżąco. Także możecie wbijać tam i sobie lukać. O kurde, przykręcił akus. Serio? No. To z Busolini może. O, jest jakiś. No, stoi taki samotny. Tutaj wylatuje, ouu. Ajajaj, dziewczonkaj. On nie pyta, tylko odpala. Robimy wejście. No chłopie. W końcu da się normalnie wsiadać. Zobacz, jaki ten fotel jest biedacki. A teraz jaki będzie, to jak wy. Dobra, no, chodź po koła, idziemy. I w ogóle jakieś światło trzeba zrobić tu jeszcze, no bo jest ciemno. Mamy podświetlaną klawiaturę, chłopie. I myszkę. I myszkę. Zielony kolor to nie jest to. Czego potrzebujemy? Ty! Co? Ostrożnie z tym, bo zaraz będzie jechał 300 na godzinę, a trochę strach takim czymś jechać teraz. Hamulcy nie ma. Płomienne zorze. Śpiewasz tak ostatnio sobie. Ty nie umiesz płomieni rysować, dość, daj mi to. Czemu ognie? Patrz czemu ognie ty. Zobacz. Flame red. A nie, studia. Ja robię tą stronę, ty robisz tamtą, no. I później porównamy efekty. No to co, przybity. Chodź, ocenimy. Matejko. Słyszysz? Sprawdźmy to. Są ogniste tutaj ognie. Jest kebab. Widzę tutaj jakiegoś gada. Beskitu. On ma koronę. To kut z Bronxu jest. Pasza lwa, gościu. Widzę tutaj jakiegoś robaka. Otworzona japa. Tutaj oko ma i tutaj korona jakaś. Ty, no nie, zły ogień to jest. Kuka są. Dobra. Fajne. No i dobra, i patrz, druga strona. O kurna, ty! Słabo widać. Dobrze wygląda nawet, kurna, nie powiem. Widać tutaj rękę mistrza, no. Dajcie znać w komentarzach, która lepsza strona. Pasażera, hashtag drugiego, czy moja, kierowcy, hashtag pierwszego. Dawajcie znać w komentarzu, czekamy na wasze odpowiedzi. Fajne dwie kreski. Mhm.
To, że ty sprzątasz tutaj, to jest jedna rzecz. Ale druga, to pamiętasz, jak piekarnik montowaliśmy? Mówiliśmy o tym, że pod tymi fotelami są specjalne takie dołki. A, no tak. Po to, żeby tam sypywać popiół, jakieś śmieci i tak dalej. Sprzątasz kurkę? Czysto i przyjemnie. Patrzcie teraz. Patrz. Czekaj. Zapytacie, jak tu w samochodzie komputer? Jak tu zasilimy? Kablem? Nie! Nie kablem! Czekaj! Już sobie nie widziałem sam, ale to zobaczymy. Co to kurna jest? Czy to jest duże? Chłopie, podnieś to. Fajnie. To jest skrzyneczka, która pociągnie kompa przez kilka godzin. Okej. Trzy akulce. Wow! I patrz teraz. To jest coś, co się nie kupił. Robisz coś takiego, patrz. I teraz, człowieku, podłączasz i śmigasz. Wykonujemy demontaż tego śmiechu wartego fotela. Dlaczego? Bo wleci tutaj prawdziwa bomba. Za chwilę będzie eksplozja. Yeah! Bez kitu, to wsadzimy tutaj MSI fotel gamingowy zawalisty. Robienie programu w aucie może nabrać innego znaczenia trochę, wiecie? Robisz programik? Navy 1989! Demontaż został wykonany. Zadanie zostało wykonane. Tu będzie ekran i będzie kamera na górze i będzie prawdopodobnie widać tutaj, co jest na zewnątrz. A tutaj nie będzie widać nic przez szybę. Taki jest plan. Oh, hashtag drugi, jaki ty jesteś. Trzeba wyciąć. Tylko. Ej, ale to wygląda też bogato. Ja i teraz powiedz, że to nie jest sportowa fura. Nie mogę, bo bym skłamał. Bo właśnie to jest sportowa fura teraz. A rzep ciebie! Pa, jak dobrze siedzi, ty. Serio, pasuje. Pasował, jedziemy, kurno, odpalam to. Anu, to co ci przykładnie kierownicze? Żeby to zamontować na dachu, to będzie od środka się kręciło, a tu będzie kamera. Centralnie. Zróbmy dziurę, zamontujmy kamerkę. Jeszcze można odłączyć pulsa. Ale pamiętajcie, nie przed rozpoczęciem, tylko już po rozpoczęciu. Patrz, człowieku, ekranik gamingowy, chociaż grać nie będziemy. Patrz, matowa matryca, to się nie będzie odbijać. Nie odbijamy się. Wuku HD, człowieku, to nasz aparat tyle nie pociągnie. Chłopie. O, patrz. Tesla, to nawet nie jest ona. To no. Powinien być zakrzywiony ekran, gościu. A nie w Tesli, człowieku, biedaki mają jakieś proste ekrany. Patrzcie, kurna, ja pierdzielę. Ale sztos. Znalazłem swoje miejsce. Czasami tak jest, że musi tak wkliknąć się. I wtedy pasuje. Technologia lepsza od NASA właśnie. Zipy. Przeciągamy pas, mocujemy monitor. Patrz, Cameron, patrz, jak się trzyma, patrz! Jest. Może styropian jakiś można machać. Elon Musk, SpaceX, chłopie, styropian. Bardziej mi skała. Odpalmy, zobaczmy, czy to w ogóle działa. So look at this. Dotknij. Metal, ty. Co ty gadasz? No serio, metalowo? Ty. I patrz, ja się na tym nie znam za bardzo, ale kiedyś tak mówili mi koledzy, że mechaniczny guzik, taki prestiż jest niby. A tu takie są, bo ona jest niby tak zrobiona, że redukuje napięcie mięśni w jakiś sposób i ci nogarski mi bolą, jak długo grasz, jak długo pracujesz. I mycha podświetlana na różne kolory. Teraz zobaczymy, jak bardzo będzie oświetlać wnętrze naszego pojazdu. Myszka gamingowa do sterowania komputerem jest najważniejsza. Pamiętaj o tym. Mycha, szczur. Uuuu, patrz, działa? Panie! Czekaj, pa! Ale klawek się ładnie podświetla. O kurde, ty, ale poczek ładnie! Ja ją chcę! Patrz, chłopie, smok mi go. No. Ale patrz, jak się klika. Bardzo przyjemnie się klika. Mechaniczne guziki. Impreza normalnie. Wszystko się, kurde... Fashion. Dobra, ale panowie, działa. Patrz, tak jak w obudowie się kable chowa, żeby było estetycznie. To trochę waży, a jednak, kurczę, drgnąć nie chcę. Mocne te mocowania foteli. Aparaturę podłączę. Patrz, jak na kolanku działa, człowieku. To jest właśnie wyznacznik dobrej myszki. Jak działa na kolanie. Ty, a daj, daj. No jakieś podkładki, ty. Full zestaw. A siebie gamer, kurna. Nie gamer, tylko rider. Dobra, odpalaj remote. Chłopie, aparat nie podłączony. Ty, ale słuchaj, no. Ludzie mówią, samochód z komputerem. Śmiech nie wierzę, jak oni coś takiego mówią. Komputer pokładowy. Człowieku, teraz mam łzy w oczach, bo po prostu tak się śmieję z tego. Ile przyjechali, pokażę im, gdzie? Tablet w Tesli. O. Na widzę? Pewno. O. Patrz, tu jest hop i tam jest hop. I lecimy z tematem. Plastik.
proszę, rozgość się. Ej, kurde, ale to wygląda w ogóle jak nie z tej ziemi, ty. W szaranie, kurde, kubełek. Jest idealnie. Na górę kamerę montujemy. Tak. Patrz, chłopak. Co, ty po prostu bierzesz i montujesz? Po prostu. Czy pokazać wam, jak szybko i tanio zmienić kolor auta? Tak. Ten samochód już jest biały. O ku... Ruchom echną. Sam się kręci, ty. O co chodzi? Magia, ty. Facka. Fajne to jest. Cyk. I pospawane. Pan, jak ciemno teraz, chłopie. Jest ciemność. Roboty zakończone. Patrzcie teraz na efekt finalny. Jest temat taki, że tu jest klocuszek. Ciśnienie to pasko, żeby był opór, bo to zbyt lekko się kręciło. No o. I teraz trzeba kierownicę. Jest dźwignia do kierowania. Pagnał! Przepał z krękiem. Patrzcie. Jakie grudki, czy patrzysz, jak leci jakieś gluty. Nowoczesne sterowanie. Myszka i klawiatura w podświetleniu RGB. Człowieku, to nawet nie jest podświetlenie ambient. To jest podświetlenie Sport Game Dynamic Ultra Fast. Kozak. Chyba trudno wyczuć. Tam dość dobrze widać, ale i tak się boisz, nie? Okej. No i co? Kozak. Prawe złapuj. Jak ciemno, panie. A weź zgaś światło. Też mam czapkę, czy nie? Ja, ale to wygląda, chłopie, ty. Pa. Ale to wygląda. Ładnie. Odpalam, w ogóle dziwnie się czuję, no bo jestem u siebie w pokoju, gram na komputerze, a tutaj muszę odpalić samochód. Już mam mindfuck, że mam ruszyć, kurna. O ja pierdzielę, ty. Wzrok mi się gubi po prostu, ty. Po prążku sobie kieruję, o. Ja pierdzielę, kurna ty! Kurna, ale żeśmy zrobili ty patent. Ktoś tak mało czuły na kierownicę, ale nie wiem czemu. Masakra jakaś. Ale to jest dziwne, że coś możemy przywalić naprawdę. Że w ogóle patrzę na środek auta ten czas, na znaczek, żeby określić, czy jedę prosto. No, tak jest. Tak, o, wjeżdżamy w jasność. Pyc. Ale nie widać w ogóle wyboi jakby tutaj, nie? Od góry. Się spłaszcza perspektywa. Właśnie o to chodzi. W szlaki, ciemno zrobiło. Jesteśmy gdzieś indziej, ty. Ale jak? Tylko grałem, panie. Już rozkminiłem, dlaczego jest tak, że właśnie ja się źle czuję. Podczas jazdy mam na przykład problem z czytaniem i tak dalej, no bo po prostu robi mi się niedobrze. I tutaj właśnie coś takiego jest, że jakby obserwujesz ekran, nie, no, otoczenie. Otoczenie się nie rusza w ogóle. No, wciąż prowadzisz auto, a jednak grasz w grę. Niesamowite jest, że w ogóle nam się to udało. Czekaj, obiektyw brudny. Szuru, szuru. Mamy prąd w samochodzie, chłopie, normalny. Ekran, wszystko, technologia. Wsiadaj teraz, będziesz kamerował tamtego typa, a później sobie sam przyjedziesz. Widziałeś? Pagnał, ja pagnał. Dobra, teraz rozejrzyj się w prawo. Oczywiście. Ty tak się jedzie. Składa, że jest tam pusto. Bije pałkę. Teraz w lewo. Tak się składa, że jest tam pusto. Możemy jechać, proszę państwa. Chodź teraz, to jest najgorsze. Wstawić się na środek, żeby wiedzieć, gdzie jedziesz. I pagnali, człowieku, pokrętamy. Ale dobre jest to, że nie ma opóźnień. Generalnie da się w miarę normalnie jechać. Pamiętajmy, że mamy komputer, nie? O. O, paki, co fajnie, precyzyjne, chłopie, patrz. Pa, ja lubię to. O, chłop. Się zdygał. Co się dygasz, co się boisz? Aj, gonimy go. Pagnałca ja! Bo hamulce są bardzo słabe. Zakurzyło typa. Ale ty normalnie zagał chyba było, chyba, albo mi się zdaje, nie? Elo? Chłopie, na milimetry! Ja pierdzielę, bo ja patrzyłem się do tyłu, gdzie zjechać, co nie? No. Patrzę, człowieku, już szaron blisko! Ale... A co, a hamulce wciskałeś? No, chłopie, no. Hamulce nie ma, ty. Jak się jeździ kamerą? Fajnie, no to jak na woki właśnie się tak majta, to wtedy w głowie tak dziwnie, nie? No. Ale tak na wprost to beka, no, symulator na żywo, no. Gonimy go, człowieku! No dawaj, dawaj, synek, co tam, boisz się? Człowieku, ty bez kitu w giercy jakiś, ty, jaka masakra! Najlepszy symulator ever. O, patrz, 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 gałązki. Siema. Wyobrażasz sobie na przykład driftować z tego kamerką? Fajną opcją jest to, że ten monitor jest taki zakrzywiony. To jest szeroki kąt i monitor jest zakrzywiony, więc daje bardziej realny pogląd. Po jeździe trzeba odpocząć, wiadomo jak to jest. Wsiada człowieku i masz kompa, pamiętaj o tym. Dostaliśmy jeszcze słuchaweczki. Wyglądają jak słuchawki, nie? Proste. Patrz, co tu mają.
Majka, ty. Schowanego? No, Beka, co? Grałem jeszcze kiedyś w CS-a, to było szokiem, jak słuchawki miały dźwięk przestrzenny 5.1, a tutaj jest 7.1. Czujesz się? Jakbyś tam był. Dawaj, odpalimy coś. Daj klerun, klawkę. Proszę, proszę klawiaturkę. I daj ściura. Dawaj ściur. Patera, chłopie. Jedyne, co można wpisać w YouTube, to jest moto koty, tak się składa. I człowiek, normalny odcinek. Daj ostatni. Mam dźwięk przestrzenny, ty. Okay. Czuję się, jakbym tu był, ty. A ty jak powiedz? Ufasz mu? Tak, głośnik. O, tu blisko poleciałeś drzewa. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, wbijajcie do poprzedniego odcinka. Tam też fajne rzeczy były. Trzeba jechać. No trzeba, trzeba, koniec. Koniec przerwy. Do roboty. Pokażmy, co tutaj szykujemy. Kamerun! Takie duże? Ale ustalmy coś. Przy prędkości 60 na godzinę minimum. Proszę Państwa, niewiele widzę! No na pewno. No ale człowieku, trafiłem! Cóż to był za lot? Ty, dobrze mu poszło. Na 4 pachołki strącił 2. Jeszcze 2 i byłoby za wyjście. Uciekaj! Gdzie, panie kurde? Tym się nie da tego zrobić! Nie da się! To wolne rączki masz! Nie ma opóźnienia, a nie ogarniam. Po prostu nie wiem, jak to zrobić. Jeszcze raz, czekaj. Kameruna zaraz zdejmę i będzie przypał. Nie będzie jak to nagrywać. Dawaj to powiedz. Widzisz, jak to się robi? Właśnie tak. Ominąłeś ostatni. Rozjechałem ciebie trochę czy nie? No prawie. Fajnie. Chłop myśli, że to taki hop-siup, a to nie jest taki hop-siup. Jak chłop przyjedzie, no, jak jeszcze będzie się kurzyć i nie będzie nic widać, nie? No. To szybko pachałkę jakoś ściaśnisz. Dobra. On wolno jeje, co to ma być? Wolna godzinę? Prawie. Piszmy się, wystarczy, jej, kurna, za dużo. Teraz zobaczymy, czy kozak. O, co to ma być, ty? 3 na godzinę? Zrobiłem. Miał być 6 dych, panie, co to ma być? Nie. Ale przynajmniej nie strąciłem pachołków. Aż mi się w głowie kręci, jakby teraz wysiadłem, czuję się jak na jakimś... Na czym? Na wsteku. Spróbuj. Ja nie mogę, muszę odpocząć. Okej, okay, ja spróbuję. Patrzcie i podziwiajcie. O, o, o. Tak, dobrze jest. O, o. Ty, było dobrze. O, a wy tutaj, a tutaj po prawej byliście, kurna mać, ty. Porąbany tu jest teraz, ty. Porąbany, chłopie. Jaka kurna akcja, ty, człowieku. No masakra jakaś z tym jest. No zaraz po się przyjedzie, zobacz o co chodzi. Bo tego się nie da wyjaśnić. Jestem taki sobie, bo naprawdę źle się czuję, kierzę trąbem. Co się czujesz? Płotku. Nie, no zadzwonić po kratkę. Płocuś. Spróbuj. Płotek, pokaż klasę. Dobrze? Odwrócone sterowanie, elegancko. Ja w prawo, on w lewo. A znowu swoje ty. Full! Full! O kurde, o kurde. Sportowo! Ta, zaraz będzie, ty, akcja! O kurde, ty! No to weź, no! Czekaj. To jest jedno z tych odczuć, emocji, jakie trzeba przeżyć, bo się nie dopisać. Samochodem trzęsie, ten ekran też się trochę rozmazuje i tak na nim się mocno skupiasz, że po prostu aż, wiesz, błędnik ci szaleje, nie? Odwrotnie miałem przeciążenia względem tego, co widziałem. Kamerun, spróbuj ty. Tara Kamerun! Jak tam Kamerun? O, już ta pewniaka taka? O kurna, chłopie! Oho, wyminął! Wyminął kołki, elegancko chłop! O kurna! I co, jak jedzę? No... Czekaj, co ja robię na ślepo? No właśnie, kurwa, co ty, chłopie? Dziwne, że właśnie to odczucie, kurna, jak cofasz, żeby było no. Gdzie po krzakach jedziesz, panie? O, ty, łepek, dawaj, w krzaka! Spróbuj dać na wsteku. Wysiadu ja, od Kameruny ja, jasa. Patrz, jak Kamerun gina od razu. No, jak tam Kamerun? Chłopie, bo on na synku dużo gra. Kul ty chłop, ogarnę temat. No patrz, normalnie. Śmiech. Ty na simku dużo grasz, to ogarniesz temat, ty. My tu tak o, dwie w ręce w tym, o, tak o. Jedziesz, nie wiem, w prawo na ekranie, to skręcasz w lewo, to jakby jest do skumania. Ale na ekranie widzisz, jak ktoś się chyli w prawo, to się kurna chylisz w lewo, no. Nie? I to tak w ogóle, no... Właśnie o tym mówię, nie? Że błędnik szaleje. Że jakby spodziewasz się czegoś, a dzieje się coś odwrotnego, nie? No, dziwny temat, bardzo dziwny temat w ogóle. Krupa do parkowania, to kolok. Chłopie. A, ale jestem, kurna, dumny, że to zrobiliśmy te... Chłopie. Że to działa tak dobrze. Chłopie, ja już nie dam rady jeździć tym autem, serio. Jakby jeszcze pół minutki i się zżygam. Jakby, no, serio, ja wracam
wracam z Subarynu. A dlaczego wracam? Bo już kończymy ten odcinek. Także dziękujemy, kocury, że byliście z nami podczas tego pięknego odcineczka. I dziękujemy także MSI, które udostępniło nam ten sprzęt, bez którego by się to nie odbyło. Wbijajcie do nich linki w opisie, tam jest także link do ich konkursu. No i dziękujemy też Wojtkowi za tą prądownię całą, która to pociągnęła. Zostawcie także komentarz, czy wam się podobało. Nam się podobało, wy nie wiem, więc dajcie znać. Wbijajcie naszego Instagrama Motokoty. Wszystko jest w opisie. Kocury, elo.